Dzień dobry Państwu. Kryzys. Światowy kryzys. Wszyscy wieszczą światowy kryzys. W mediach trwa licytacja, kto go dokładniej przepowie. Padają kolejne deklaracje i nic. Za kilka lat pojawią się następni ekonomiczni wieszczowie. Ludzie lubią być straszeni. Potrzebujemy tego pobudzenia naszych emocji, potrzebujemy horrorów, potrzebujemy miłosnych uniesień i miłosnych zawodów, potrzebujemy budujących sukcesów, ale i wojen. Żyjemy na huśtawce emocji, a media dostarczają nam tej pożywki i mówią o kryzysie, który ma nadejść. Kryzys, o tym gospodarczym kryzysie chciałbym dzisiaj porozmawiać. Opowiem prostymi słowami mechanizm kryzysu i wyjaśnię, dlaczego żadnego kryzysu nie będzie. Czym objawia się kryzys, którego rychłe nadejście jest wieszczone? Spada produkcja, spadają płace, spada zatrudnienie, ogólnie spadają wszystkie dochody, spada konsumpcja, czyli mniej kupujemy. Spadają też inwestycje, a za to wzrasta bezrobocie, wzrasta deficyt budżetowy, bo przecież państwo ma zawsze wysokie wydatki, nawet wówczas, kiedy maleją dochody państwa. O, tu widać na slajdzie, jak zmienia się wielkość produkcji, czyli PKB. Skoro się nie produkuje, to i ludzi nie potrzeba. Ludzie idą na bruk, bezrobocie. Tak, większość ludzi najbardziej obawia się bezrobocia, bo to oznacza spadek lub wręcz brak dochodów. A wielu z nas ma jakieś raty kredytu hipotecznego, jakieś raty kredytów konsumpcyjnych do spłacenia i w końcu jakoś te nasze rodziny chcemy wyżywić. Ale często też w czasie kryzysu dochodzi do inflacji. Bo państwo chce regulować swoje zobowiązania, ale nie ma pieniędzy, bo nie ma produkcji, nie ma sprzedaży. Więc państwo zadrukowuje papier i udaje, że to pieniądz pochodzący ze sprzedaży produkcji. Ekonomiści twierdzą, że gospodarka stale jest w okresach wzrostów i spadków. Coś na kształt sinusoidy. I na tych sinusoidach wiecznego rozwoju gospodarczego przeżywamy szczyty, ale też przeżywamy obniżenia, niecki, doły, całkowite depresje. Po każdym takim dole przychodzi poprawa, a potem okres dobrobytu, pomyślności, hossy. I w tych cyklach stale żyjemy. Nasze dobrobyty i nasze biedy bardziej zależą od fazy tych gospodarczych cyklów niż naszej osobistej zapobiegliwości, niż od naszej zaradności. Ekonomiści, czyli tacy spece od gospodarki, mówią, że te cykle gospodarcze można porównać do pór roku. Zawsze po zimie, która symbolizuje przestój, przychodzi stopniowe ożywienie przyrody, czyli wiosna, a potem wchodzi lato i jego pełnia, a po nim przychodzi powoli jesień, zastyganie, obumieranie, szykowanie się do zimowego snu. Tak mówią ekonomiści. Ja też jestem ekonomistą, chociaż nie wyznaję tych wszystkich teorii, które w zasadzie często nie mają odzwierciedlenia w praktyce. Według ekonomistów są różne cykle gospodarcze, są różne te sinusoidy. Jest sinusoida Kicina, której okres, czyli pełny cykl, wynosi 3 do 5 lat. Jest sinusoida Jaglara, 7 do 11 lat. Jest sinusoida Kuznieca, też te cykle od 15 do 25 lat. I wreszcie chyba najbardziej znana teoria cyklów Kondratiewa, jej pełny cykl to 45-60 lat. Takie szablony cyklów nakładają ekonomiści na gospodarkę i doszukują się różnych prawidłowości czy nieprawidłowości, różnych za i przeciw. A ponieważ gospodarka nic nie wie o tych słynnych teoriach ekonomistów, to zachowuje się po swojemu i nic sobie z tych różnych teorii cyklów nie robi.
gospodarka sobie, a teorie ekonomistów sobie. Kryzysy przychodzą tak nagle, że zazwyczaj nie ma czasu, żeby je zapowiedzieć. Tracimy w czasie kryzysów duże pieniądze, tracimy majątki, zazwyczaj w wielkim zaskoczeniu. Miało być tak dobrze, miało się dalej rozwijać, miał się powiększać stan konta, a tu przyszło zawirowanie i nagle sporo naszego dobytku tracimy. Czuliśmy się bezpieczni, ustabilizowani w stanie naszego posiadania, czuliśmy się usatysfakcjonowani i docenieni przez życie, a tu nagle zostaliśmy odarci z oszczędności, z majątków, z bezpieczeństwa. I okazuje się, że tak jak przyroda na wiosnę się budzi, tak my musimy od nowa materialnie dorabiać się w naszym życiu. Jeżeli kryzys jest głęboki, to nas potrafi zrujnować. Nasze życie gospodarcze to nic innego jak wzajemna wymiana dóbr. Fryzjer nas strzyże, rolnik daje nam pożywienie, murarz zbuduje dom, prawnik doradzi, nauczyciel nauczy, urzędnik załatwi sprawę w urzędzie, a lekarz wyleczy i tak dalej. Każdy każdemu służy. Każdy każdemu służy w tym naszym społeczeństwie. A żeby jakoś tę usługę każdego z nas pomierzyć, po to jest pieniądz. Pieniądz jest jak krew w organizmie. Bez niego nie byłoby życia, bez niego nie byłoby wymiany dóbr. Pieniądz odgrywa bardzo wyjątkową rolę w tym procesie naszej wzajemnej wymiany dóbr. Gdyby go nie było, to pewnie nasze życie społeczne pozbawione byłoby uzasadnienia. Bo po co każdy z nas miałby żyć w grupie, skoro ta grupa nie miałaby nic do zaoferowania? A bez pieniądza nie byłoby wymiany. Popatrzmy, jak wyglądały niektóre dotychczasowe kryzysy. Wielki kryzys, nazywany Wielką Depresją, największy dotychczas kryzys w historii. Rozegrał się w latach 29-33. Niektórzy twierdzą, że trwał nawet do wybuchu II wojny światowej. Był tak głęboki i tak długo trwało wychodzenie z niego. Proszę popatrzeć, jak spada PKB w różnych państwach. Najbardziej widoczny jest spadek w USA. Ta czarna, ciągła linia na samej górze. Ale tak samo w Niemczech. Ten kryzys wyniósł Hitlera do władzy. A tutaj spadek indeksu Dow Jones. Wskaźniki giełdowe mają odzwierciedlenie w kapitalizacji giełdy. Kiedy gracze kupują akcje, wówczas rośnie kapitalizacja, bo wpłacają do giełdy pieniądze. Kiedy gracze z kolei sprzedają akcje albo przedsiębiorstwa ogłaszają upadłość, wówczas maleje kapitalizacja, bo odpływa pieniądz z giełdy. Maleją indeksy. Tak jak tu na slajdzie. W wielkim kryzysie indeksy poleciały na dół, czyli ubywało pieniędzy na giełdzie. Czyli przedsiębiorstwa upadały, a gracze wycofywali się, bo nie wierzyli w gospodarkę. I spadały ceny akcji. To też jest zmniejszenie kapitalizacji. Kryzys oznacza spadek produkcji, tak jak tu widać na slajdzie. Spadek produkcji, czyli właśnie PKB. PKB to produkcja. A kiedy spada produkcja, to gwałtownie przybywa bezrobotnych. O, tutaj widać na slajdzie, jak to wyglądało w Stanach Zjednoczonych. A tu widzimy zbiorczo, jak dramatycznie zmalała produkcja przemysłowa, handel zagraniczny i jak poszybowało do góry bezrobocie. A o czym może świadczyć spadek cen hurtowych? O braku popytu. Ludzie myśleli o biologicznym przeżyciu, a nie o zaspokajaniu innych niż biologiczne potrzeby. Co się dzieje z pieniądzem w kryzysie? Ano ci, którzy wzięli kredyty, czy to pod zakup akcji, czy na wybudowanie fabryki, nie mogli tych kredytów spłacić i ogłaszali bankructwa. A kiedy dłużnik ogłasza bankructwo, to bank musi jego długi wykreślić i znika pieniądz. W kryzysie znika pieniądz. Tu widać na wykresie. Jeżeli takich zbankrutowanych kredytobiorców jest więcej, to i banki muszą upaść. To też widać na wykresie. Gwałtownie rośnie zadłużenie, bo potrzeby państwa wcale nie maleją. Za to maleją dochody budżetowe i stąd wzrost zadłużenia. Wielki kryzys 29-33 był tak duży,
że ludzie przestawali wierzyć w kapitalizm i, o czym się dzisiaj nie mówi, masowo udawali się na emigrację do Związku Radzieckiego. Z samej Finlandii wyjechało podobno 15 tysięcy osób, z Polski nawet więcej. Dzisiaj media nie chcą o tym mówić, ani naukowcy badać skali tego zjawiska, bo temat jest co najmniej wstydliwy. Bardzo wstydliwy. Ludzie przestali wierzyć w kapitalizm. Ale w wielkim kryzysie świat się ludziom walił i szukali wszędzie wyjścia. Kiedy państwa zaczęły wychodzić z tego kryzysu? Proszę popatrzeć na te trójkąciki. One wskazują moment, kiedy państwa odchodziły od wymienialności swoich walut na złoto. Pieniądz wymienialny na złoto, czyli standard złota, to nie był dobry pomysł. Po pierwsze dlatego, że nie nadążano za wzrostem ilości pieniądza w stosunku do wielkości rozwijających się gospodarek. Pieniądza stale było za mało, bo złota było za mało. A po drugie, opinia publiczna stale była informowana, że to finansjera żydowska gromadzi złoto, żeby się chrześcijańskie narody nie mogły rozwijać. Taki był ten gold standard. Taki nieudany pomysł połączenia pieniądza ze złotem. Gold standard przewidywał pokrycie pieniądza w złocie. Taka była teoria. Badania, jakie później prowadzono, szczególnie w ostatnim okresie, wskazują, że to była tylko fasada, tylko teoria. W rzeczywistości to pokrycie pieniądza w złocie było z czasem marginalne. I tylko dlatego gospodarki tych krajów imperialistycznych, jak się wtedy mówiło, mogły się rozwijać, bo pieniądz nie miał pokrycia w złocie. Gdyby wówczas rzeczywiście przestrzegano standardu złota, to gospodarka by tkwiła w powijakach. Ustawa Gold Standard z 1900 roku przewidywała pokrycie dolara w złocie. I jedna uncja złota miała wartość 20 dolarów. Żeby emitować dolary, trzeba było mieć złoto. Gdzie tu logika? Wiązanie pieniądza ze złotem to tak jak zakładanie sobie dybów. Dobrowolnie. Nie można rozwinąć gospodarki, dopóki się nie kupi złota. Mądre? A jak złota zabraknie, to gospodarki nie można już rozwijać, bo przecież uncja musi kosztować 20 dolarów. Dla normalnie myślącego człowieka to jakaś paranoja, przynajmniej z dzisiejszego punktu widzenia. Odejście od pokrycia pieniądza złotem oznaczało wyjście z kryzysu i rozwój. Im jakieś państwo wcześniej odeszło od złota, tym szybciej wychodziło z kryzysu. A jakbyśmy chcieli spojrzeć na ten wielki kryzys 29-33 przez pryzmat ilości pieniądza, to tutaj widać. Najpierw ilość pieniądza zmalała, bo tak jak mówiliśmy, było wielu bankrutów, którzy nie mogli spłacić kredytów. Pieniądza ubywało, państwo widzicie. A potem wzrost ilości pieniądza oznaczał wychodzenie z kryzysu. Milton Friedman, noblista, i Anna Swartz, jego współpracownica, popełnili kiedyś historię monetarną Stanów Zjednoczonych. Warto poczytać, bo dobrze się tą książkę czyta. Nie jest to jakiś język wydumany, nie jest to język sztuczny. Po prostu napisana naturalnym językiem. Zachęcam do lektury. I w tejże historii monetarnej Stanów Zjednoczonych stwierdzili, że w wyniku wielkiego kryzysu ilość pieniądza w Stanach zmalała o 1/3. Tak jak na wykresie. Tak jak to tutaj widać. Szkoła austriacka, która święciła wówczas triumfy, radziła, żeby nic nie robić. Według Austriaków gospodarka światowa miała zdychać, żeby się potem mogła na nowo odrodzić. To prawda, że czasami głupi ludzie narzucają swoją wolę większości. I tak było w tym przypadku. Austriacy radzili, żeby czekać, aż świat umrze. Tu przypomina mi się inna chora, słynna teoria Thomasa Malthusa, który twierdził, że ubogim i głodującym nie powinno się pomagać, bo przyrost ludności jest szybszy niż przyrost żywności i będzie lepiej, żeby biedacy poumierali.
Im szybciej umrą, tym lepiej. Takie głupoty ludzie wymyślali i takie głupoty panowały społecznie. Mówię to o tej szkole austriackiej po to, żeby dzisiejszym apologetom, dzisiejszym wyznawcom tej szkoły przypomnieć tamte zachowania. Historia przyznała rację Miltonowi Friedmanowi, bo Ben Bernanke, prezes Rezerwy Federalnej od 2006 do 2014, przyznał, że Rezerwa Federalna popełniła błąd, nie reagując wówczas na zanikanie pieniądza. Fed bezczynnie przypatrywał się, jak gospodarka świata i Stanów Zjednoczonych pogrąża się w zapaści. Ponieważ bank centralny, czyli amerykańska Rezerwa Federalna, bezczynnie się przypatrywała tym konwulsjom amerykańskiej gospodarki, to na tą pierwszą linię wyszli politycy. W tym przypadku Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt ogłosił program ożywienia gospodarczego, tak zwany New Deal. Roosevelt najpierw siłą ściągnął złoto z rynku, wydał takie słynne rozporządzenie wykonawcze 6102. Każdy, kto miał więcej złota niż za 100 dolarów, musiał je sprzedać państwu po 20 dolarów za uncję. Kto tego nie zrobił, temu groziło 10 lat więzienia lub 10 tysięcy dolarów grzywny. Na dzisiejszą wartość to jakieś 200 tysięcy dolarów grzywny. Po co Rooseveltowi było złoto? Dlaczego skupował je na siłę, obowiązkowo? Dlaczego zabierał je Amerykanom? Dlaczego ich okradał? Żeby mógł zwiększyć emisję dolarów. Ściągał złoto, żeby ludzie nie myśleli, że dolar jest tylko papierem, żeby utrzymać takie przekonanie, że dolar ma pokrycie w złocie. I za to ukradzione ludziom złoto Roosevelt zwiększył emisję pieniądza. Pieniądza sporo przybyło na rynek, więc ludzie zaczęli więcej zarabiać. Wzrósł krajowy popyt, a za popytem ruszyła produkcja. I Stany Zjednoczone się odbudowały, zbudowały się na tym New Dealu. I wtedy Roosevelt zdewaluował dolara do 35 dolarów za uncję. Czyli oszukał tych, którym zabrał złoto. Oszukał o 15 dolarów za uncję. No, orżnął posiadaczy złota na około 40%. Ale dzięki tej dewaluacji dolara o te 40% towary amerykańskie stały się atrakcyjne za granicą. I wzrósł eksport. A za nim znów wzrosła produkcja. W ten sposób, kradnąc posiadaczom złoto, spowodował wzrost PKB. A przecież o to chodziło. Obecnie te manewry ze wzrostem popytu krajowego i zagranicznego robi się już bez użycia złota. Złoto jest zbędne. Ale o tym będziemy jeszcze mówić. Podobny zabieg z kradzieżą złota zrobiła później w 1959 roku Australia. Ale zostając w Stanach Zjednoczonych, w rok później Roosevelt zabrał Amerykanom srebro. Płacił 50 centów za uncję. Kto nie chciał po dobroci oddać, tego do więzienia na 10 lat, żeby miał dostatecznie dużo czasu na te przemyślenia. Oddać czy nie oddać? Rozstrzygał Roosevelt, rozstrzygało państwo. Oddaj, zabieramy. A jak wyborcom podobała się ta złodziejska polityka? Ano aż 4 razy Amerykanie wybierali Roosevelta na prezydenta, aż 4 razy. Tak im się to podobało. Reasumując, Stany Zjednoczone, a właściwie cały świat, wyszedł z wielkiego kryzysu drogą zwiększonej emisji pieniądza. W zasadzie pustego pieniądza, chociaż robiono to pod pozorami pokrycia w złocie. Ale wszystkie państwa odeszły od standardu złota. Dlatego było możliwe wyjście z kryzysu. Bo pieniądz był pusty, pod potrzeby gospodarki, a nie tkwienie w tych dybach. Powinienem jeszcze parę słów poświęcić kryzysowi roku 2008. Zapowiadał się na całkiem duży, może nawet większy od tego z roku 1929-1933. Tak samo jak tamten miał początek w Stanach Zjednoczonych, a potem rozprzestrzenił się na cały świat. W uproszczeniu wyglądał tak, że banki JP Morgan i Citigroup udzielały kredytów na zakup nieruchomości.
Zabezpieczeniem każdego kredytu była nieruchomość. Potem sprzedały te umowy kredytowe bankom inwestycyjnym, a te z kolei powiązały te umowy kredytowe w duże pakiety, dały do oceny agencjom ratingowym i na końcu zaoferowały inwestorom na całym świecie. Zamysł był taki, że jak będą kredytobiorcy spłacali kredyty, to będą jednocześnie dochody dla tych, którzy zakupią te papiery wartościowe. Ponieważ kredytobiorcy nie byli w stanie spłacać rat kredytu, to i inwestorzy nie dostali za nie ani grosza. Miał być wielki deal, a trzeba było zobowiązania kredytobiorców wystornować. Zniknął pieniądz. Znowu zniknął pieniądz. Znikanie pieniądza towarzyszy każdemu kryzysowi, bo ktoś nie spłaca zaciągniętych kredytów. Znikanie pieniądza towarzyszy każdemu kryzysowi. Jaka była droga wyjścia z kryzysu? Znowu emisja pieniądza. Baza monetarna Stanów Zjednoczonych wzrosła z 800 miliardów dolarów w marcu 2008 do ponad 4 bilionów w 2015. Baza monetarna, czyli ten pieniądz podstawowy banku centralnego, który następnie rodzi zwielokrotniony pieniądz banków komercyjnych. Tu widać na slajdzie, jak tego pieniądza przybywa. Kiedyś w Stanach Zjednoczonych mierzono ilość pieniądza agregatem M3, tak jak w Europie. Ale kiedy okazało się, że te ilości M3 tworzą wysokie kominy, no niewyobrażalne liczby, tak dużo go przybywało. Wówczas okrojono ten agregat do MZM, do sporo węższego. Sposobem na uniknięcie ogromnego kryzysu była emisja pieniądza. Emisja pieniądza to sprawdzony lek na wyjście z kryzysu, który ma jednak skutki uboczne, poważne skutki uboczne i o tym jeszcze powiemy. Jaki jest mechanizm kryzysu? No mechanizm jest taki, jak już tutaj mówiłem, czyli przedsiębiorca bierze kredyt, inwestuje te pieniądze, przedsięwzięcie nie wypala, ostatecznie przedsiębiorca nie spłaca kredytu, pieniądz znika i kiedy to zjawisko przebiega na dużą skalę, to mówimy o kryzysie. Kryzysowi towarzyszy zjawisko znikania pieniądza. Pieniądz znika z rynku. Kryzys jest wówczas, kiedy znika pieniądz. Kiedy jest kryzys, to nie ma pieniądza. Porównując gospodarkę do organizmu pacjenta, kryzys jest takim stanem, w którym lekarstwa, takie codzienne lekarstwa już nie wystarczają. Potrzebna jest transfuzja, żeby klienta uratować. Potrzebna jest świeża krew. W gospodarkę trzeba wpompować pieniądz. Chociaż akurat tutaj ta transfuzja pieniądza ma skutki uboczne, poważne. Przez długą część historii pieniądz miał formę metalowego krążka. Zawartość drugiego metalu decydowała o wartości pieniądza. Ale kiedy zabrakło kruszcu, złota czy srebra, to nawet jeśli ludzie byli pracowici, twórczy, zapobiegliwi, to nie mogli tych dóbr, które wytworzą, wymieniać między sobą. I żyli w nędzy. Żeby mogli wymieniać dobra, potrzebny był pieniądz. Bez pieniądza nie ma wymiany dóbr. Pieniądz to jest taki pomysł na wymianę dóbr. Czym jest pieniądz? Jest pomysłem, jak możemy między sobą wymieniać dobra, które wytwarzamy. Część ludzi jest przedsiębiorcami i podejmuje ryzyko produkcji. Inni oferują społeczeństwu swoją wiedzę, a jeszcze inni tylko ręce gotowe do pracy. Każdy ma coś atrakcyjnego do wymiany. Coś, za co ktoś inny chce zapłacić. I te nasze usługi, te dobra oferujemy innym. Społeczeństwo powstaje wówczas, kiedy te oferowane przez nas dobra możemy między sobą wymieniać. I potrzebny był nam pomysł, jak tę wymianę spowodować. I wymyśliliśmy pieniądz. Pieniądz umożliwia wymianę dóbr. Bez pieniądza ustaje wymiana dóbr. Pieniądzem może być wszystko, na co się wspólnie zgodzimy. Tak jak wspomniałem, długo były pieniądzem metalowe krążki, ale nie tylko. U nas, Słowian zachodnich, były to
lniane chusteczki, czyli płatki. Stąd słowo płacić. U Słowian wschodnich były to skórki małych zwierząt, stąd chorwacka waluta kuna. W historii pieniądza jest ogromna różnorodność tych płacideł i pieniędzy, ale najlepszym płacidłem, pieniądzem jest pomalowany papier. Jego zasoby są niewyczerpalne, produkcja nic nie kosztuje. Problem w tym, że kiedy tego papieru naprodukujemy więcej niż mamy towaru na rynku, to ten papier traci nasze zaufanie i przestaje pełnić rolę środka wymiany. Bo pieniądzu musimy ufać. Bez zaufania nie ma pieniądza. Stąd powstał pomysł ze standardem złota. Wprawdzie wypuścimy na rynek pomalowane papierki, ale ludziom powiemy, że prawdziwy pieniądz na pokrycie tych papierów, czyli złoto, jest złożone w banku. Tak jak już nieraz tłumaczyłem na wykładach, niewiele ta teoria o pokryciu papierowego pieniądza złotem miała wspólnego z rzeczywistością. Ale ważne było, że ludzie wierzyli, że wprawdzie w kieszeni mają pomalowany papier, ale mogą go w każdej chwili wymienić na złoto w banku. A czy mogli wymienić pomalowany papier na złoto naprawdę? Proszę spojrzeć na slajdy. To była iluzja, to była fikcja. To taką iluzję sprzedawały media, sprzedawali politycy ludziom. Pierwszym, który zburzył tę iluzję wymiany pomalowanego papieru na złoto, był Hitler. Tak, Hitler. Trzecia Rzesza nie miała złota. Pod tym względem była biednym państwem. Niemcy złota mieli mniej niż mała Czechosłowacja, mniej niż Polska. I Hitler produkował pusty papierowy pieniądz. I ludzie wiedzieli, że to tylko papier, ale mieli do niego zaufanie, bo gospodarka rosła i to było widać gołym okiem. Jakby tego było mało, to Hitler, a właściwie Schacht, wypuścił weksle, które służyły jako pieniądz. Prywatne weksle, prywatne papiery wartościowe, które miały gwarancję Banku Rzeszy. Ale przecież to były tylko czcze deklaracje. Niemcy używali pustych, pomalowanych papierów bez pokrycia, bez statusu pieniądza. Większość z nich tego statusu nie miała, tu widać na wykresie. A mimo to stworzyli największą gospodarkę w Europie, z niczego. A właściwie z wiary w wizję Hitlera. Wierzyli, że pomalowany papierowy pieniądz ma wartość. Potem był system z Bretton Woods, czyli system jednej waluty światowej. Amerykanie, właściwie prezydent Truman w 1948, mówili, że zaufajcie dolarowi, bo opieramy go na złocie. Dolar jest wymienialny na złoto. Gromadźcie dolary, bo jak macie dolary, to tak jakbyście mieli złoto. I Amerykanie rzeczywiście pod koniec wojny mieli 22,5 tysiąca ton złota. Ale później tego złota ubywało i w końcu w 1971 roku prezydent Nixon powiedział, że król jest nagi. Że dolar jest tylko pomalowanym papierem i w niczym nie ma pokrycia. No, powiedział, w gospodarce ma mieć pokrycie, ale w niczym konkretnym. Taki eufemizm, taka bzdura. W gospodarce, czyli w niczym. Dla świata był to szok. Nazwano go zresztą szokiem Nixona, 15 sierpień 1971. Ale znowu, pomimo jawnego oszustwa Stanów Zjednoczonych, ten kraj rozwijał się najlepiej na świecie. Rozwijał się dlatego, że produkował pieniądze pod potrzeby gospodarki. Wcale nie patrząc, jakie ten dolar ma pokrycie w złocie, bo go nie miał. To pokrycie dolara w złocie to była bajka dla naiwnych i biednego ludu. Priorytet miała zawsze gospodarka, a nie teoretyczne dyrdymały ekonomistów, tudzież iluzje powielane przez media. Pieniądz. Produkcja pomalowanego papieru niewiele kosztuje. Na pewno jest zdecydowanie tańsza niż produkcja pieniądza metalowego ze złotem lub srebrem w środku. Ale czy rzeczywiście pieniądz papierowy jest taki tani? Produkcja wprawdzie nie jest droga, ale już transport i przechowywanie zdecydowanie te koszty podnoszą. Trzeba sejfów. Trzeba odpowiednich warunków przechowywania, żeby nie było wilgotno, ani na zbyt sucho, ani na zbyt gorąco. Trzeba policzyć koszty transportu w opancerzonych samochodach, eskortę, trzeba policzyć koszty walki z fałszerzami. Okazuje się, że te łączne koszty pieniądza, w tym wypadku gotówki, nie są wcale takie małe.
Dlatego państwa odchodzą od gotówki. Dlatego używamy znacznie tańszego środka dla wymiany dóbr w społeczeństwie. Jest nim zapis na koncie. Zapisu nie trzeba produkować ani przechowywać w sejfach. Transport takiego zapisu jest stosunkowo tani, bo tylko przelew z konta na konto. Właśnie. Transport i przekazywanie pieniędzy z konta na konto. Przekazywanie pieniędzy stanowi jeszcze znaczący koszt, który należałoby zredukować. Na ten koszt składają się przede wszystkim wynagrodzenia pracowników banków, bo klient zawsze składa tylko dyspozycję przelewu do banku. Bank musi sprawdzić zawartość konta, musi nadać przelew do innego banku, a w innym banku inny pracownik wykonuje te operacje w odwrotnej kolejności. Gdyby jednak zaszła pomyłka, to cały proces jest do prześledzenia, jest też do odkręcenia. Pomylić się może nadawca przelewu, pomylić się może pracownik banku, a w banku każda pomyłka jest do odwrócenia. Jeżeli byśmy źle nadali pieniądze, to możemy je prześledzić i cofnąć. A co zrobić, żeby zredukować koszty przelewów i te różniste prowizje bankowe, które nas obdzierają z pieniędzy? Na przykład zastosować technologię blockchaina. Banki blockchainowe nie mają pracowników. No, mają taki kern personal, sam rdzeń, ale liczba zatrudnionych w bankach blockchainowych jest zaledwie niewielkim ułamkiem liczby pracowników w tradycyjnym banku. Jaka jest słabość technologii blockchainowych? Ci, którzy interesują się Bitcoinem i kryptowalutami, wiedzą, że pomyłki w przelewie przy blockchainie nie da się cofnąć. Przy pomyłce w przesłaniu w blockchainie pieniądze znikają na zawsze. Więc z jednej strony idzie nowe i nazywa się blockchain, bo jest bardzo tanie, bo jest za darmo. Ale z drugiej strony ta technologia jest jeszcze niedojrzała do wprowadzenia jej na rynek omylnych konsumentów. Ostatnie eksperymenty z Ripplem czy z Librą pokazują, że prace nad walutą blockchainową trwają i posuwają się do przodu. Jest już sporo banków na zachodzie, które wykorzystują technologię blockchain. Coraz mniejsze koszty działania banków, coraz mniejsze koszty używania pieniądza, przesyłania pieniądza. W tę stronę coraz mniejszych kosztów rozwój pieniądza będzie następował. Czy widzą państwo, jak długą drogę przebył pieniądz? Od siermiężnych, drogich w wytworzeniu płacideł, potem bitego pieniądza metalowego, złotego, srebrnego, przez pieniądz papierowy, aż do pieniądza cyfrowego i bezkosztowych transferów. My potrzebujemy między sobą wymieniać dobra i ta technologia wymiany dóbr, ta technologia pieniądza stale się zmienia. Im tańsze będą koszty tej wymiany, tym bardziej będzie ta wymiana płynna i o to chodzi. Bo im sprawniejsza jest ta wymiana, tym bardziej rośnie produkcja, czyli PKB, czyli to, co określamy jako dobrobyt. Tym płynniej następuje wymiana dóbr. Czy teraz rozumiecie państwo, czym jest pieniądz? Od jakości pieniądza zależy nasz dobrobyt. Spójrzcie na pieniądz jako na środek do wymiany dóbr. On ma służyć tylko wymianie dóbr, bo taki mamy paradygmat dobrobytu, PKB. Im sprawniej będzie odbywała się wymiana, tym bardziej będzie rosło nasze PKB, czyli taki umownie dobrobyt. Bo ekonomiści twierdzą, że PKB to dobrobyt. I żyjemy w tym paradygmacie PKB. Chociaż już kiedyś tłumaczyłem, że PKB to produkcja, a nie dobrobyt. Jak działa obecny pieniądz? Kiedy wpłacam do banku papierowe 100 zł, to system bankowy w Polsce może z tych papierowych 100 zł wygenerować ponad 80 tysięcy złotych dla klientów banków. Z papierowych 100 zł może powstać 80 tysięcy na kontach klientów. Tak działa mechanizm. Kiedy wpłacam papierowe 100 zł do banku, to bank traktuje to jako wymaganą polskim prawem rezerwę cząstkową 3,5% i daje klientowi kredyt w wysokości teoretycznie 2857, a rezerwę cząstkową te 100 zł wpłaca do banku centralnego. Jeśli ten klient potem w
wpłaci te 2857 do innego banku, to ten drugi bank znowu 3,5% przekaże do banku centralnego, ale udzieli następnego kredytu w wysokości 2757 zł. Idźmy dalej. Kolejny klient wpłaca te pieniądze do swojego banku, a ten bank powtarza operację, odprowadza do banku centralnego 9650 i udziela kredytu 2660. I znowu kolejny bank odprowadza 93 zł do banku centralnego i udziela kredytu 2657 zł. I tak dalej, i tak dalej. Sumując te teoretyczne możliwości, otrzymujemy na końcu 81 642 zł i 65 groszy. Tyle pieniędzy dla klientów może teoretycznie powstać ze 100 zł papierowych. Taki mamy system. Czy dużo w Polsce mamy gotówki? Według danych NBP-u na lipiec 2019 mieliśmy łącznie gotówki ponad 228 miliardów złotych. Gdyby z każdych 100 zł powstało ponad 80 tysięcy złotych na kontach, to byłyby to sumy astronomiczne. Na szczęście rzeczywistość jest troszkę inna i ta wydajność systemu bankowego jest zdecydowanie mniejsza i w rzeczywistości w lipcu 2019 mieliśmy na kontach tylko prawie 1,5 biliona złotych. Współcześnie pieniądz tworzymy bez złota. Jeśli chcemy, żeby PKB rosło, to zmniejszamy stopy procentowe i wówczas przybywa pieniądza i PKB rośnie. A jeśli inflacja jest zbyt duża, bo napompowaliśmy zbyt dużo pieniędzy do gospodarki i chcemy, żeby inflacja zmalała lub zniknęła, to zwiększamy stopy procentowe. Proste, prawda? Mechanizm tak prosty, że przedszkolak nie miałby problemu ze zrozumieniem. Pieniądz służy do wymiany dóbr. Po to on jest. I tak ewoluuje, żeby koszty jego wytworzenia i operowania nim były jak najmniejsze. Banki pośredniczą w przekazywaniu dóbr. Pośredniczą, ale żadnych znaczących zabezpieczeń nie mają. W szczególności złota. Na wcześniejszych wykładach tłumaczyłem, na czym polega działalność banków. Jeśli Beata chce kupić dom, a Janek chce go sprzedać, to Beata dostaje 1 000 000 zł kredytu w postaci zapisu na koncie. A Janek ma zapis na koncie, że ma 1 000 000 zł. Podobnie, kiedy Janek chce kupić od Staśka samochód na kredyt, też bank robi tylko zapis na koncie. I kiedy Stasiek chce kupić od Beaty komputery na kredyt, to też cała transakcja polega na odpowiednim zapisie na kontach. Jedna strona transakcji otrzymuje zapis, że tyle ma na koncie, a druga strona, że tyle musi zapłacić do banku. Ale to są tylko zapisy. Ich stworzenie w zasadzie nic nie kosztuje poza wynagrodzeniem menedżerów, no i opłatą za ryzyko, czy kredytobiorca będzie wypłacalny. A bank oczywiście otrzymuje prowizję. Dodajmy bardzo wysoką prowizję, bo to są i płace pracowników banku, i ryzyko banku, że kredytobiorca nie spłaci. Ot i cała historia pieniądza w pigułce. Co zrobić, żeby kryzysu nie było? I co zrobić, żeby wyjść z kryzysu? Odpowiedzi są bardzo proste i postaram się je tutaj przedstawić. Patrzmy zawsze na PKB. Dla mediów i przeciętnych ludzi słowo PKB kojarzy się z dobrobytem. Im wyższe PKB, tym wyższy dobrobyt. Nie odpowiada to prawdzie, co już pokazywałem na wykładzie o oszustwie PKB. PKB to tylko wielkość produkcji. Im wyższe PKB, tym więcej produkujemy. Małe PKB oznacza, że niewiele produkujemy. Ale produkcja to jeszcze nie dobrobyt. Rozwikłanie naszego problemu, co zrobić, żeby kryzysu nie było, sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, co zrobić, żeby produkcja w naszej fabryce państwie była wysoka i stale rosła. W czasach między kryzysami i w czasach spokoju właściciel fabryki dba o dwie sprawy. Proszę się wczuć w rolę tego właściciela fabryki. Pierwsze, żeby mieć nowoczesny park maszynowy.
i druga, żeby mieć pracowitą i wykwalifikowaną siłę roboczą. Wystarczy tylko odpowiednio dbać o park maszynowy i załogę, a kryzysu w państwie nigdy nie będzie. Co to konkretnie oznacza? Żeby mieć nowoczesny park maszynowy, to trzeba przeznaczyć godziwe pieniądze na badania i rozwój. Bez badań i rozwoju bardzo szybko zostaniemy w tyle i przestaniemy być konkurencyjnymi. Wydatki na badania i rozwój są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności produkcji. Dlatego państwa bogatego Zachodu dużo przeznaczają na badania i rozwój, a państwa biedniejszej części świata, których nie stać na przeznaczanie tak dużych sum na badania i rozwój, muszą wydatkować jeszcze większe sumy, żeby te wynalazki, te udoskonalenia Zachodu kupować od tych bogatych państw. Nowoczesny park maszynowy, nowoczesne metody produkcji są z zasady pochodną naszych wydatków na badania i rozwój. I druga sprawa, czynnik ludzki. Właściciel fabryki dba, żeby pracownicy fabryki pracowali, a nie obijali się. Dba, żeby pracowali, a nie przesiadywali na chorobowym. Jest czas na pracę, zaangażowaną pracę i jest czas na wypoczynek. Właściciel fabryki dba o swoich pracowników i podobnie państwo. Państwo tworzy takie akty prawne, żeby ludziom opłacało się pracować, żeby chcieli iść do pracy, zamiast siedzieć na socjalu. Wskaźnik zatrudnienia na Zachodzie wynosi 75%. To oznacza, że 3 na 4 osoby w wieku produkcyjnym pracują. Opłaca się pracować. I ten wskaźnik jeszcze rośnie. Im bogatsze jest państwo Zachodu, tym wyższy wskaźnik zatrudnienia, tym bardziej opłaca się pracować i tym więcej ludzi pracuje. A w państwach biednych ten wskaźnik zatrudnienia jest sporo niższy, bo tam się nie opłaca pracować. Bo tam się często opłaca pracować w szarej strefie, w czarnej strefie, albo być na zwolnieniu. Żeby utrzymać wysoki poziom produkcji, czyli PKB, musimy w czasie między kryzysami dbać o nowoczesność parku maszynowego i wykorzystanie siły roboczej. Musimy tą siłę roboczą kształcić, musimy ją przysposabiać. Ale co mamy robić, kiedy już nadszedł kryzys? Produkcja zmalała, nie ma zbytu, nikt naszej produkcji nie chce kupować. Ludzie idą na bezrobocie, bo nie ma dla nich pracy. Bieda zagląda w oczy. Ustaje wymiana dóbr. Gospodarka zapada w sen zimowy. Co zrobić, żeby wyjść z takiej zapaści? Najpierw trzeba znaleźć zbyt dla naszej produkcji, żeby chcieli ją kupować w kraju i za granicą. Żeby kupowali naszą produkcję za granicą, wystarczy zdewaluować walutę. Jeśli euro będzie kosztować 6 zł zamiast 4 zł, to natychmiast wzrośnie nasz eksport. Wzrośnie za granicą zapotrzebowanie na nasze produkty i nasze fabryki będą musiały więcej produkować. A większa produkcja to większe PKB. Proste, prawda? Jak pobudzić eksport? Zdewaluować walutę. To między innymi zrobił Roosevelt. I druga możliwość przez zwiększenie popytu krajowego. Żeby ludzie w kraju chcieli i mogli kupować naszą produkcję. To jest ta najważniejsza część. Co należy zrobić? Tu mamy kilka sposobów. Na przykład, żartując, wyślijmy wszystkich ludzi do roboty za granicę. Ci, co wyjadą, będą zarabiać 2-4 razy więcej. Będą wysyłać te pieniądze do rodzin w Polsce, rodziny w Polsce będą te pieniądze wydawać i wzrośnie popyt na krajową produkcję i PKB pójdzie do góry. Proste, prawda? Proste i nierealne, bo nie można wyganiać własnych obywateli do pracy za granicę. Ale uczciwie rzecz biorąc, nasze PKB też ma coś do zawdzięczenia Polakom pracującym za granicą. Weźmy inny sposób. Jak zwiększyć dochody ludzi, żeby mogli więcej kupować? Dajmy ludziom pieniądze. Rozdawnictwo pieniędzy powoduje wzrost popytu, a za nim wzrost produkcji, czyli wzrost PKB. Pieniądze już dawno nie są sprawą bankierów. Pieniądze tworzą politycy, którzy obniżają albo podnoszą stopy procentowe. Politycy rozdają obietnice i rozdają pieniądze. Ale jak rozdać ludziom pieniądze? Najprostszym i najgłupszym sposobem jest dawanie pieniędzy bezwarunkowo i za darmo. Na przykład jako dochód gwarantowany, czyli dawanie tylko za to, że się żyje. Dawanie za darmo przyzwyczaja ludzi do nic nie robienia.
i to może w przyszłości okazać się dużym problemem. Wprawdzie wzrasta wtedy popyt i co za tym idzie, wzrasta produkcja, czyli PKB, ale dokąd nas to rozdawnictwo zaprowadzi? Niezbyt pracowici Włosi wprowadzili dochód gwarantowany, ale już bogaci i pracowici Szwajcarzy sprzeciwili się dochodowi gwarantowanemu w referendum. Wybór Szwajcarów będzie jeszcze długo pozytywnie owocował, a wybór Włochów? Nie wróżę mu pozytywnych rezultatów. Pożyjemy, zobaczymy. Albo zwiększmy dochody ludności przez inne bezwarunkowe rozdawnictwo, jak na przykład 500+. 500+ to w gruncie rzeczy rozdawnictwo. Rozdawnictwo, które zachęca do tego, żeby się zwolnić z pracy i żyć z datków na dzieci. To nie jest dobry sposób na utrzymanie sprawności siły roboczej społeczeństwa. To jest wręcz psucie społeczeństwa. Wprawdzie wraz ze wzrostem dochodów wzrośnie popyt na produkcję, potem wzrośnie produkcja, wzrośnie PKB, ale czy rozdawnictwo nie zniechęci ludzi do pracy? Gdyby te 500+ powiązać z obowiązkiem świadczenia pracy, byłoby to już zupełnie coś innego. A tak psujemy ludzi. Jeszcze nie wiemy, jakie będą rezultaty tego. Obawiam się, że negatywne. Jak jeszcze możemy zwiększyć popyt krajowy, czyli jak dać ludziom pieniądze, żeby nie było za darmo, żeby ludzi nie zepsuć, żeby chcieli pracować? W okresie między kryzysami w państwach Zachodu ten proces reguluje system podatkowy. Po to są różnego rodzaju ulgi, żeby ludzie z jednej strony pracowali, a z drugiej mogli z tej pracy czerpać większe korzyści. Żeby ich praca bardziej odpowiadała na potrzeby gospodarki i życia społecznego. Ale w Polsce nie mamy takich dyskusji jak na Zachodzie o publicznym pieniądzu i o publicznej gospodarce, ani o systemie podatkowym. W Polsce nie ma w sferze publicznej tematów związanych z pieniądzem. W Polsce się dyskutuje o Kościele, o LGBT, o Żydach, Niemcach, Ukraińcach, o wydumanych krzywdach, o wydumanych spiskach, o wydumanych wojnach, geopolityce i innych bzdurach, które mogłyby być omawiane u magla. Ale na rozmowy o publicznym pieniądzu i publicznej gospodarce, o systemie podatkowym nie ma miejsca w polskiej przestrzeni publicznej. Mało jesteśmy pod tym względem rozgarnięci. My Polacy o pieniądzach nie rozmawiamy w sferze publicznej. Ten naturalny mechanizm podnoszenia wynagrodzeń dla pracujących u nas w Polsce nie działa. Pod tym względem my Polacy jesteśmy jeszcze ułomni. Jeszcze. Ostatnio powstał pomysł podniesienia w sposób sztuczny dochodów ludności przez podniesienie płacy minimalnej do 4000 zł. Tak na pewno wzrośnie siła nabywcza ludności. I przez konsumpcję wzrośnie PKB. Ale z drugiej strony pracownik nie podejmuje żadnych starań, żeby jego dochody wzrosły. Pracownik otrzymuje kolejny prezent. Nie poprawia się przez to jakość siły roboczej społeczeństwa, a jedynie wzrasta jej koszt. Inwestycje zagraniczne w Polsce już teraz kuleją, a bez tych zagranicznych inwestycji skazani będziemy na zaścianek Europy. Niestety, bo to inwestycje zagraniczne wprowadzały do Polski i kapitał, i technologię. Bez zachodniego kapitału i bez zachodniej technologii bylibyśmy do dziś Ukrainą. Czy widzicie Państwo, gdzie jest Ukraina? Różnimy się od Ukrainy tylko wielkością napływu zagranicznych kapitałów. Bez tych kapitałów bylibyśmy dziś tam, gdzie są oni. Z jednej strony cieszę się, że dzięki podniesieniu płacy minimalnej mogą zmaleć różnice dochodów między Polakami, bo są duże. Wzrośnie PKB na pewno. Z drugiej strony obawiam się, że mogą być koszty uboczne. Inflacja. Poszybujemy na czoło rankingu światowych i wzrośnie koszt pracy. Ale bez powiązania z jakością siły roboczej. W dłuższej perspektywie możemy zapłacić za to wysoką cenę. Zatem zostawmy tę płacę minimalną. Jak jeszcze spowodować wzrost popytu na krajową produkcję? Zauważcie, że cały czas poruszamy się wokół pieniądza. Pieniądza, który tworzą politycy. Jak tworzą? Przez określanie wysokości stóp procentowych.
Żeby przybyło na rynku pieniądza, zawsze możemy obniżyć stopy procentowe. Co nam da obniżenie stóp? Da nam tanie kredyty na inwestycje i konsumpcję. Jeśli stopy procentowe będą bliskie zera, a oprocentowanie kredytów będzie rzędu 2-3%, to wielu będzie chętnych na zaciągnięcie kredytów. Wzrośnie ilość pieniądza i wielu będzie chętnych do inwestowania w nowe przedsięwzięcia. Czy my, Polacy, możemy obniżyć stopy procentowe do zera? Tak jak wiele krajów w Europie. Państwo to widzicie na slajdzie. My, Polacy, nie możemy tego zrobić, bo jesteśmy zbyt zadłużonym krajem. Ale wiele państw może to zrobić. Wystarczy prowadzić zrównoważoną politykę budżetową i nie zadłużać się. Wtedy będziemy mogli zwiększyć ilość pieniądza. Bo Polacy będą zaciągać bardzo tanie kredyty. Ale nie możemy być zadłużeni. Tak jak jesteśmy. Powiedziałem na wstępie, że kryzys nie grozi Zachodowi. Dlaczego tak sądzę? Bo lekarstwem na każdy kryzys jest wzrost PKB, czyli produkcji. Produkcja jest lekarstwem na kryzys. Pokazałem Państwu kilka sposobów na wzrost PKB, czyli produkcji. I to nie jest wcale nauka tajemna. Wczujcie się czasem w rolę właściciela fabryki, bo Państwo to taka duża fabryka. I pomyślcie, co zrobić, żeby wzrosła produkcja. A wtedy nam się będzie żyło lepiej. Będzie nam się działo lepiej, bo będziemy mogli o tym dyskutować. Lekarstwem na każdy kryzys jest wzrost PKB, czyli produkcji. A najczęściej wykorzystywanym sposobem jest zwiększona podaż pieniądza. Im mocniej uderzy w nas kryzys, tym więcej pieniędzy zostanie wpakowane w gospodarkę. I kryzys zostanie ostatecznie zażegnany. Tak się to odbywało do tej pory, za każdym razem. I tak to się odbywa także w okresach międzykryzysowych. Nie ma takiej sumy pieniędzy, której nie moglibyśmy stworzyć. Bo my pieniądze stworzymy. Bo pieniądz jest tylko zapisem. Nie mamy ograniczeń, wszystko możemy zapisać. Jakie są jednak konsekwencje tego stanu przedkryzysowego, tej ciągłej ucieczki przed kryzysem, tego ciągłego pompowania pieniędzy w gospodarkę? Bo dzięki pompowaniu wzrasta PKB, czyli umowny dobrobyt. Jakie są konsekwencje tego pompowania pieniądza w gospodarkę? Konsekwencje są takie, że pieniądz w spoczynku złożony na lokacie przestaje mieć jakąkolwiek wartość. Coraz szybciej traci na wartości. Nie warto odkładać pieniędzy na czarną godzinę, nie warto oszczędzać, bo wartość tego wkładu realnie maleje. Nie warto oszczędzać, bo wartość tego wkładu zamiast rosnąć maleje. Pozostaje nam zatem albo podejmować ryzyko przedsiębiorcy i prowadzić swój biznes do śmierci, albo zabiegać stale o dochody, najczęściej po prostu pracować aż do śmierci. Od momentu zdobycia zawodu aż do śmierci skazani będziemy na wieczną pracę. Bo pieniądz zbyt szybko się dewaluuje, żebyśmy mogli żyć z oszczędności. Kiedyś słowo dobrobyt oznaczało bogactwo, dostatek, złoto, pieniądze. Dzisiaj słowo dobrobyt oznacza pracę, czasem nawet niewolniczą pracę. Dlaczego będziemy skazani na wieczną pracę aż do śmierci? Żeby mieć dobrobyt, z którego w naszym zapracowaniu nigdy nie będziemy mogli skorzystać. Błędne koło. I z tą refleksją Państwa pozostawiam. Dziękuję za uwagę.